Andrzej Korzyński, kompozytor muzyki filmowej, kompozytor przebojów. Miałeś chyba być takim poważnym twórcą. No mi się wydaje, że jestem. No nie, ale mówię, że miałeś się chyba zająć muzyką poważną, bo studiowałeś kompozycję w Wyższej Szkole Muzycznej. No to jest prawda. Ja nie wiem, w jakim momencie zdryfowałem, może w niewłaściwym kierunku. Znaczy zainteresowała mnie muzyka rozrywkowa, może pierwsze sukcesy, to znaczy piosenka z Piotrkiem Szczepanikiem, Żółte kalendarze. To była moja pierwsza piosenka i od razu rzeczywiście wielki sukces. Piosenka roku 1965, o ile mnie pamięć nie myli, troszkę dawno było. I no, wtedy piosenki przynosiły niebagatelne pieniądze. Także ja po tej piosence stanąłem na nogi z takiego skromnego, biednego studenta, który ewentualnie 300 zł miesięcznie na jakichś chałturach okolicznościowych mógł wyciągnąć. Nagle dowiedziałem się, że mam jakąś ogromną sumę w ZAIKS-ie ze sprzedaży tych płyt. Także akurat w tym, że tak powiem, przedziale to nie były najgorsze czasy. Ale co znaczy stanąłem na nogi? Kupiłeś sobie dom, samochód, nie wiem, poczułeś się prawie, bogaty? Prawie, to znaczy tyle, ile od razu wpływy były, bo to było 500 000 nakładu płyt, to kupiłem Volkswagena. No niestety o mało się nie zabiłem z moją młodą, nowo poślubioną żoną, bo mniej więcej po 10 dniach mieliśmy na tym Volkswagenie okropny wypadek. Także łatwo przyszło i łatwo poszło, można powiedzieć. Ale ta piosenka i następne piosenki Piotrka Szczepanika rzeczywiście przynosiły niezły, niebagatelny dochód. Więc jak mówię, stanąłem na nogi. No rzeczywiście kupiłem jakiś mały domek na Mokotowie. Może nie tylko za te pieniądze, bo jeszcze wyjechałem za granicę i tam jeszcze trochę zarobiłem. Ale zarobiłeś jako kompozytor też, jako prawda? Kompozytor, muzyki tak. No filmowej. Nie. Dachów nie układałem i hydrauliką się nie zajmowałem, tak jak wielu naszych artystów. Tylko ponieważ Andrzej Żułaski, mój przyjaciel, zrobił ogromną karierę w Paryżu i miał kontakt z amerykańskimi wytwórniami 20th Century Fox, Warner Brothers, spowodował, że oni zaprosili mnie do pisania muzyki do takiego filmu Le Grabiche. Tej muzyki nie było wiele. To było jakieś 25 minut. W zasadzie film był gotowy. Żułaski tylko przemontowywał ten film i potrzeba było wymiany pewnej ilości muzyki, którą ja miałem właśnie tam napisać. Miałem oczywiście wspaniałe warunki, także oczywiście strachu co nie miara, czy nie dam plamy, no bo to była moja pierwsza taka wizyta na obcym terenie. Pisałeś muzykę do zachodniego filmu. Zachodniego to właściwie filmu. Jest nie do wytłumaczenia dzisiejszym słuchaczom. Straszne obciążenie. Czy człowiek podoła? Bo oczywiście w miarę potem upływu lat, jak już się człowiek otrzaska z tymi wszystkimi producentami, z tymi studiami, z muzykami i tak dalej, no to jest łatwa, prosta sprawa. Tym bardziej, że ja dyrygowałem zazwyczaj swoją muzyką i wiem, ile stresu było w kontaktach z orkiestrą, która sprawdzała zwykle, szczególnie jak młody dyrygent pojawia się, a tu siedzą stare repy, które patrzą się z ironią na takiego faceta, to robią najróżniejsze takie, można powiedzieć, psikusy, że specjalnie fałszują na przykład, albo bywało, że grali w karty na przykład i nie grali. Więc opanowanie takiej orkiestry wymaga troszkę duszy kaprala.
oprócz artysty, to jeszcze duszy kaprala. Ja tej duszy kaprala nie mam, nie posiadam, bo jestem raczej... Artystą. Artystą tylko. I bałem się tego okropnie, jeszcze sprawa językowa, ale na szczęście uratowano mnie, bo był dyrygent francuski. Ja zresztą dosyć sprytnie wymiksowałem się z tego. Powiedziałem, że lepiej być w studio i kontrolować, czy partytura jest zgodna z nagraniem, znaczy nagranie zgodne z partyturą i czy to jest to, o co mi chodzi. No i tak też się stało. Orkiestra świetnie to wykonała i zresztą to znalazło się na płycie teraz wydanej w Anglii po tylu, tylu latach przez Finders Keepers, ta muzyka z Le Grabuge. Wróćmy do tych czasów tutaj polskich. To ty właściwie jesteś odkrywcą Piotra Szczepanika, prawda? No tak się zdarzyło, że przypadkowo na jakimś festiwalu, na którym on śpiewał, rzeczywiście zrobił ogromne wrażenie. Skromnego, miłego, smutnego człowieka, który bardzo się podobał. Właśnie ja myślę, że szczególnie dziewczynom wpadł w oko. Dziewczyny lubią smutnych facetów, bo wtedy potrafią ich jakoś rozweselić. Więc mnie się też spodobał jego głos, bardzo aksamitny, miękki i tak dalej. I brakowało mi wykonawcy, bo ja już miałem taki zespół instrumentalny Richerka 64 i planowałem, żeby może niektóre utwory instrumentalne zamienić w piosenki. Jedna z nich to właśnie była Żółte kalendarze. Jerzy Miller, też przypadkowo spotkany na korytarzu w radio, zgodził się napisać tekst, zresztą bardzo ładny. Wydaje mi się, że też symbolika tego tekstu, spal żółte kalendarze, w tamtych czasach gdzieś była mile widziana, powiedzmy sobie, przez osoby kierujące anteną Polskiego Radia, dlatego że nawoływała niejako jakby do tego, żeby się już nie rozliczać, nie tego, tylko spalić te żółte kalendarze i budować, prawda, wszystko od nowa. Tak. Ale czy to jest tak, prawda, że w oryginale było zżółkłe kalendarze i Piotr nie mógł tego wyśpiewać? Nie, absolutnie nie. To plotka. Nie. Żółte. Od razu było żółte, ponieważ Jerzy Miller był poetą i uprawiał właśnie takie słowne, nie wiem jak to nazwać, gry. No. W 1965 roku założyłeś młodzieżowe studio Rytm i od tego zaczęła się w Polsce big beatowa rewolucja. Byłeś szefem młodzieżowego studia Rytm. No... Rzeczywiście, ja muszę się przyznać, uderzyć się w piersi, że poza tą poważną muzyką, którą miałem w sobie od wielu, wielu lat ze studiów i słuchałem, prawdę mówiąc, tylko znakomitych nagrań muzyki poważnej, szczególnie upodobałem sobie wtedy Malera. I zresztą do tej pory uważam go za chyba największego kompozytora nie tylko tamtych czasów. To gdzieś ciągnęło mnie w kierunku rock and rolla. No, byłem młodym człowiekiem, więc bardzo mi się podobały te utwory. Ja nie bardzo jeszcze umiałem się poruszać w tych tematach i przypadek zrządził, że kolega, który akompaniował artystom estradowym z kabaretu Manekin, miał jakąś inną chałturę, może lepszą, i spytał, czy ja bym nie pojechał z Manekinem w trasę. I to był dla mnie... Jako pianista, pierwszy, tak? Tak. I to był dla mnie pierwszy, że tak powiem, wręcz szok. Ponieważ ja jeszcze nie bardzo wiedziałem, co to są funkcje harmoniczne i wszystkiego się musiałem bardzo szybko nauczyć. I to był dobry zestaw. Tam była grupa rzeczywiście taka, no można powiedzieć, silna pod wyzwaniem Tyma. Oprócz tego
była Himanienko, już Krystyna nie żyjąca, Himanienko. Krystyna, tak, Himanienko, jeszcze paru znanych artystów i kabaret Manekin, który występował w Largaktilu w Warszawie, w tej piwnicy, potem jeździł właśnie po Polsce. I to były bardzo śmieszne przeżycia. Ja się po raz pierwszy spotkałem ze estradą w takim wydaniu. Często bywało, że fortepian, na którym mieliśmy grać, nie posiadał klawiszy wszystkich, albo był tak rozstrojony, że nie można było ustalić, jaka to jest tonacja. No, były awantury. Orkiestra była niewielka, bo był facet, basista, zakochany w jakiejś dziewczynie i cały czas pisał listy i tylko się modlił, żeby ona go nie zdradziła podczas jego tournée. A ponieważ miał, widać, kłopoty z pisaniem listów, to przychodził do mnie, żebym ja temu właśnie basiście pisał te romantyczne strofy do jego ukochanej. A grał na, to nie był wzmacniacz, bo wtedy nie było jeszcze w Polsce wzmacniaczy Fendera, które się pojawiły, no może zespoły takie jak niebiesko-czarni, czerwono-czarni, to oczywiście mieli dobrą aparaturę. Ale taki zwykły, no powiedzmy sobie, wykształcony człowiek grający na gitarze basowej, no mógł dysponować tylko wielkim radiem, które nosił ze sobą. To było bardzo śmieszne, jak on to radio rozstawiał. To było nerdowskie radio, nazywało się Beethoven. I on na tym Beethovenie grał na basie. Oprócz tego jeszcze był perkusista i ja. Taki zespół mały, ale zgrany. No i od słuchania Mahlera poprzez granie w kabarecie Manekin doszedłeś do Big Beatu? No, to było w głowie, jak to się mówi, z tyłu głowy, bo ja się spotkałem z nagraniami wcześniej u mojego ukochanego Raya Charlesa w 59 roku, jak byłem we Francji. I prawdę mówiąc, zakochałem się do tego stopnia, że dla mnie to był pewnego rodzaju Bóg. I do tej pory, jak słyszę nagrania i jego tembr głosu, jego fantastyczne piosenki, to zawsze mi się łza wokół kręci. Młodzieżowe Studio Rytm powstało w 65 roku. Big Beat już wtedy w Polsce był. Były koncerty, był szał Big Beatowy, ale Studio Rytm dawało tym artystom możliwość nagrania piosenki i możliwość tego, żeby ona pojawiła się na antenie. Krótko mówiąc, ty im dawałeś wręcz sławę. Tak, wręcz natychmiast. Jak wiemy, artysta, szczególnie śpiewający, piosenkarz, nie istnieje bez radia. Występ w telewizji jednorazowy, czy też nawet jakiś teledysk, to nie jest to samo, co puszczanie kilka razy w ciągu dnia, tak jak było kiedyś, i w związku z tym lansowanie jakiegoś utworu. Na tym oczywiście korzystał nie tylko wykonawca, który stawał się sławny, ale również kompozytor i autor tekstu, który otrzymywał tantiemy jakieś z tego tytułu. Potem w następnej kolejności musiały się pojawić płyty. No to jest naturalny ciąg, prawda, który w Ameryce już dawno rozpracowano. Zresztą Elvis Presley, czytałem to w twojej jakiejś książce, właśnie powiedział, że on bez radia w ogóle nie istniałby. Tak. I to jest ze wszystkimi piosenkarzami. Jeżeli go nie ma w radio, to nie istnieje. Telewizja tego nie zastąpi. A często wyobraźnia ludzka jest zupełnie inna, bo jeżeli nie widzi takiej piosenkarki, czy też piosenkarza, to ma w swojej głowie jego zupełnie inny obraz, tak? Zupełnie inny obraz. To jest podobnie jak książka i film, prawda? Mhm. A jeżeli już zobaczy w telewizji nagle, że ma trochę grube nogi, to może się rozczarować. To mówi, ach, no nie, no my wyobrażałem sobie trochę inaczej. A jeszcze teraz dopiero słyszę, że fałszuje. Ale co cię tak naprawdę uwiodło w tej muzyce big beatowej, ciebie wykształconego kompozytora? No, to jest, jak mówię, jakiś drive
spowodowany, że się ma 20 parę lat. No, nie można być człowiekiem, szczególnie ja byłem dosyć aktywny, żeby pominąć takie zjawisko. Mnie to też interesowało od strony czysto teoretycznej, muzycznej. Ja dzięki swojemu wykształceniu mogłem analizować, na czym ta muzyka polega, w jakiej skali jest pisana, bo przecież wiemy o tym, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale ludzie, którzy się trochę kształcili muzycznie, że każdy styl muzyczny polega na pewnej skali, w jakiej się obraca. I to, że muzyka arabska brzmi tak, a nie inaczej, to dlatego, że jest na pentatonice zbudowana, a muzyka molowa, dlatego, że jest na skali mol, a durowa, znaczy wesoła, pogodna, w skali dur, prawda? To są podstawowe wiadomości z muzyki na pierwszym roku kształcenia. No może teraz ludzie nie kształcą się specjalnie muzycznie, sami dochodzą do wszystkiego. No i troszkę słyszymy, że to są trzy dźwięki na jednej funkcji. Te piosenki wyglądają, plus gadanie. No. Ale nie denerwowało cię, że ci muzycy big beatowi, ci artyści, wokaliści, że oni jeszcze nie tak dużo umieją? Oni często na początku jeszcze nie bardzo umieli grać, nie umieli śpiewać. Ja nie byłbym taki surowy wobec naszych wykonawców. Ja uważam, że ten jakiś straszny wybuch, jaki nastąpił na początku lat 60. w Polsce, to było to upragnione spotkanie w sumie z Zachodem, z tą muzyką. Ci ludzie nauczyli się, słuchając, nie wiem, Luxemburgu, czy Radia Luxemburg, czy też sprowadzając płyty. Jeżeli ma się pasję, to się również dochodzi do tego samego, co, nie wiem, na wykładach w szkole, czy też mając jakiegoś takiego z sensem prowadzącego człowieka i tłumaczącego, na czym to polega. Ale jak mówię, to głównie dotyczyło ludzi uzdolnionych, niewątpliwie, którzy mieli pasję i oni do czegoś doszli. Stąd te zespoły niebiesko-czarni, czerwono-czarni, potem ABC, Trubadurzy, Halina może Trubadurzy w mniejszym stopniu, ale takimi rasowymi zespołami to byli niebiescy i czerwoni. I oni grali nie gorzej, a może nawet lepiej niż na przykład we Francji, bo ja bywałem na festiwalach w Rennes, gdzie byli młodzi ludzie i właśnie tam zespół niebiesko-czarnych występował, Czesio Niemen śpiewał. To oni odnosili niesamowity sukces, dlatego że oni byli autentyczni, rasowi. Oni byli tacy, jak można powiedzieć, Angole czy Amerykanie. Nie było różnicy. No, śpiewali też w języku angielskim za granicą, więc wywoływali entuzjazm, normalny entuzjazm. Gdyby wtedy były inne prawa w Polsce. I można nie było żelaznej kurtyny, tak? Tak, i można było im dopomóc jeszcze w sensie reklamy, jakiegoś poprowadzenia, żeby nie działali troszkę jak we mgle, no bo w zasadzie oni nie mieli opiekuna takiego, który by im repertuar ułożył. Doradził i wypromował, tak jak Beatlesów wypromował, no w końcu jednemu facetowi oni trochę zawdzięczali, prawda, ten swój sukces. To taki zespół rozlatuje się w sensie, że każdy ciągnie w swoim kierunku. Ten, co gra na saksofonie, to chce być frontmanem, a tamten z kolei też by chciał. I ja widziałem te walki, jakie odbywają się. Zresztą te zespoły się często rozpadały z dwóch powodów. Finansowych i że jeden był sławniejszy od drugiego. Bardziej na niego zwracano uwagę. No jakby taka cecha polska trochę też zadziałała. No ale więc wracając do tematu, uważam, że te zespoły były wysokiej klasy. To nie były zespoły amatorskie.
tak jak śpiewał Michał Burano na przykład, który potem jako John Mike Arlow zrobił, próbował zrobić karierę w Stanach, może mu nie doszło, na Zachodzie. Nie wyszło, bo zdaje się, że tam za bardzo się czym innym zajął. Jakieś mafijne sprawy były, czy coś. Nie będę się wypowiadał na ten temat. Dla Młodzieżowego Studia Rytm, czyli dla pierwszego programu Polskiego Radia, nagrywali wszyscy wielcy Big Beatu. Absolutnie wszystkie wielkie nazwiska. I wśród nich Czesław Niemen, prawda? No i trzeba przyznać, że te nazwiska też stały się wielkimi po pierwszych nagraniach. Bo na przykład Halinka Frąckowiak, która nagrywała z Niebieskimi, potem z Testem? Nie. Z ABC. Zespół Test, właśnie znakomity zresztą. Czerwone gitary też pierwsze nagrania dla Studia Rytm. Czerwone gitary pierwsze nagrania zrobiły dla Studia Rytm i to była dosyć duża ilość tych nagrań, także myśmy mieli dosłownie co miesiąc mogliśmy wypuścić nową piosenkę i to był zawsze hit. Od razu pierwsze miejsce na liście przebojów zajmowała i gdybyśmy nie zdejmowali tego po 3 miesiącach, to prawdopodobnie mogłoby być przez rok albo dłużej. Czesław Niemen. No, Czesio Niemen z kolei z akwarelami. Kiedy, nie wiem, wpadł mu pomysł, żeby instrumenty dęte jeszcze dokooptować do tej grupy, która mu akompaniowała, znaczy do zespołu, to zespół nazwał się Akwarele. Zresztą oni byli też we Francji i właśnie to nawet taka anegdota mi się przypomniała, ponieważ on był fascynatem Jamesa Browna, śpiewu. Wtedy był niezwykle modny James Brown. No wiadomo, jak James Brown śpiewa. I Czesio kupił sobie płytę w hotelu, puszczał po kawałku i w jakimś sensie naśladował jego styl. A szczególnie ten zaśpiew taki, jak Dziwny jest ten świat, ten pierwszy. Dziwny jest ten, właśnie ten taki zaśpiew. I robił to tak długo i tak głośno, że wywołał w hotelu protest. I postanowili go wyrzucić z hotelu. Ja nie wiem, czy on przestał tam w końcu hałasować, nazwijmy to w cudzysłowie. Czy też rzeczywiście zmieniono hotel, ale twardo ćwiczył i rzeczywiście to mu się przydało, bo też odkrył w sobie jakby nowe możliwości głosowe, bo jednak jest ogromna różnica pomiędzy pierwszymi piosenkami, takimi dosyć ułagodzonymi. Takimi konwencjonalnymi, tak, można powiedzieć. A piosenkami potem z akwarelami. I od tej piosenki Dziwny jest ten świat, który rzeczywiście jest świetną piosenką, wspaniałą. Jak nagrywał Czesław Niemen? Ty napisałeś dla niego piosenkę Domek bez adresu. Czy ja nie byłem obecny przy nagraniu, też nie dotknąłem się do aranżacji. To już sam zespół to zrobił, także niestety nie wiem, jak to się odbywało. No, byłem tylko bardzo zadowolony, że mogłem mieć takiego artystę w swoim, że tak powiem, dorobku. I piosenka rzeczywiście miała dosyć duży sukces. Ja przypominam sobie występ w sali kongresowej Czesia Niemena. To właśnie a propos tych sukcesów i tej reakcji publiczności. Oczywiście pierwsze rzędy wypełnione młodymi dziewczynami, oszalałymi zupełnie na punkcie rock'n'rolla. I kiedy Piotrek, Boże, co ja mówię? Czesław. Kiedy Czesiek zaczął śpiewać taki tekst, klęcząc przed tobą. Wyznaje te słowa, tak. Ryk.
jaki odbył się na widowni, był nieprawdopodobny. No po prostu pierwsze rzędy płakały, tak, bo każda z dziewcząt myślała, że on klęczy przed nią. Akademia pana Kleksa odniosła niesamowity sukces. Spodziewałeś się tego? To było dosyć rutynowe. Wydawało mi się przynajmniej na początku. Znaleziono grupę po pewnych eliminacjach uzdolnionych dzieci, które miały w sobie tyle dynamitu, że zamiast uczyć się piosenek, to oczywiście to wszystko się odbywało wtedy w moim domu. To biegały po piętrach, chowały się w piwnicy, wchowanego się bawiły, czy coś takiego. Nie można było ich zgarnąć razem do kupy, żeby ich nauczyć tych piosenek. Więc głównie moja żona walczyła o to, żeby ich wyciągać gdzieś z różnych łóżka, z różnych dziur, spod kanapy i żeby można było ich nauczyć piosenek. Ale chłopaki były na medal. To rzeczywiście trzeba przyznać, że potem w studio, no oczywiście graliśmy to małymi etapami, bo też nie potrafili długo zachować przed mikrofonem powagi należnej. Tak, i spokojnie się zachowywać. Jeden drugiego szczypał gdzieś pośladki, popychali się i trzeba było w związku z tym małymi etapami, małymi frazami nagrywać te piosenki. A to, że to tak wyszło, no to nie wiem, to była pewnego rodzaju opatrzność, to znaczy chcieliśmy zrobić coś bardziej nowoczesnego. My, czyli? To znaczy Krzysiek Gradowski. Reżyser. Zresztą tak, reżyser. Zresztą to widać w jego tekstach, bo to są trochę niesłusznie nazywane, że to są piosenki dla dzieci. To są piosenki również dla dorosłych, co zresztą do dzisiaj jakby pokutuje w tym sensie, że bardzo lubią ludzie, którzy kiedyś byli dziećmi, bardzo lubią te piosenki, czytam w internecie, że wspominają tamte czasy, ale że te piosenki, o na przykład piosenka Smutnej Księżniczki, śpiewana przez Zdzisławę Sośnicką w Akademii pana Kleksa, no do dzisiaj wywołuje pewnego rodzaju taki miły zachwyt nad, może niesłusznie, nad tamtymi czasami, że to tak było pięknie. Trochę jest to wszystko potem zafałszowane oczywiście, bo ludzie wspominają wszystkie fajne rzeczy, które się zdarzyły w młodości. No a już jak są nieco starsi, to często, tak powiem, przywołują to do pamięci i wydaje im się, że było pięknie. Ale pięknie nie było. Mnie się wydaje, że największym przebojem z Akademii pana Kleksa jest Meluzyna Małgosi Ostrowskiej, nie sądzisz? Bo w ogóle Małgośka była i jest osobą nieprawdopodobną. To jest jeden z najwspanialszych głosów, jakie się w tym kraju pojawiły. No po prostu jej brzmienie, ten jakiś sound niesamowity, no po prostu wszystkich powalał. Także ja byłem zachwycony, że ona się zgodziła wtedy. Bo zwykle bywa tak, że ci piosenkarze śpiewają albo swoje piosenki, albo tylko tam z grupy i nie bardzo, niechętnie biorą piosenki jakby z innej szuflady. To, że ona się zgodziła i że zrobiono jej tak ładny teledysk, bo to był jeden z najlepszych teledysków wtedy tej Meluzyny, troszkę wzorowany na Limalu, który był też gwiazdą w tamtych czasach. I mnie się zresztą też ta piosenka Limala podobała, ten film widziałem. Neverending Story. Tak, tak. Bardzo, bardzo fajny film. I też muzykę taką trochę jakby starałem się skomponować, żeby ona brzmiała no, niepodobnie, ale jakby w tym duchu. I chyba mi się to udało i dwie piosenki, które potem jeszcze śpiewała drugą, ona była w Podróżach pana Kleksa. Też ta piosenka ma rzeczywiście dosyć dużo odtworzeń
na YouTubie. Mydełko Fa. Mydełko Fa, które powstało jako pastisz. I właściwie dlaczego miałeś potrzebę napisania takiej piosenki? Ja miałem bardzo często takie właśnie potrzeby, ponieważ ja lubię ironizować i lubię wolę komedię niż tragedię. W sensie, może mam taką naturę. A to, że lubię ironizować, no to już wcześniej jakby się sprawdziło przy Franku Kimono. No Mydełko było takim naprawdę stuprocentowym ironicznym tekstem, który napisałem, muzyki nie było. Już to wiele razy mówiłem, pojawiły się pierwsze reklamy i w wyniku tego powstała ta piosenka, ponieważ jakaś goła pani mydliła się tym mydłem Fa, a jakiś rycerz na koniu czekał, aż ona się wymydli i prawdopodobnie ją zabierze na tego konika i gdzieś tam zniknął we mgle. Piosenka wywołała dosyć duży opór w firmie Henkel, tak? Tak. Tak, dobrze mówię. Tak, znaczy tej, która robi mydła Fa, tak? Henkel. Myśmy się trochę bali, że oni nas chyba oddadzą do sądu i... Że się wyśmiewacie z ich produktu. Że się wyśmiewamy z ich produktu. Mało tego, że była taka opinia, że zmieniliśmy im image. Bo oni mieli właśnie ten image tego rycerza, tego faceta na koniu z tą gołą kobitką pod prysznicem. A myśmy zrobili trochę inaczej, no tak po polsku raczej to mydło wyszło. I piosenka, oni w zasadzie powinni nam być wdzięczni, bo piosenka na pewno napędziła im sprzedaż, to jestem przekonany. Ale baliśmy się, że nas gdzieś pognębią za to. No, na szczęście nikt na to tam u nich nie wpadł. Przełknęli tą gorzką pigułkę widocznie. No i ta piosenka, że tak powiem, 10 chyba lat albo dłużej, po wszystkich jakichś takich ludowych zabawach czy też dyskotekach, gdzieś tam fruwała sobie spokojnie. A to, że się zgodził Marek Kondrat, no właśnie, jak Marek to zrobiłeś? Kondrat, on był wtedy, nie pracował w banku, jak mówiłem, był wolnym człowiekiem, bez pracy, bardzo był chętny do tego, żeby coś wspólnie zrobić, tylko prosił, żeby to nie był drugi Franek Kimono, ale żeby coś takiego zabawnego nagrać. No i bardzo się zresztą podobało, śmieliśmy się wszyscy w studio, bo ta piosenka od razu, że tak powiem, wywoływała dosyć jednoznaczne, sympatyczne wrażenie. No a potem to już wymknęła się z rąk. Prawdę mówiąc, radio nie chciało tego nadawać. I jakimś cudem to się dostało do Radio For You w Chicago. Tam była prawie pół roku na pierwszym miejscu. No i widocznie to zaważyło, że ona z powrotem wróciła i radio od czasu do czasu tą piosenkę nadało, no i ją troszkę spopularyzowało. A ponieważ to były początki lat 90. i wszystko było w rękach piratów, to piraci rzucili się na tą płytę, którą z Markiem zrobiliśmy wtedy. I wszędzie były, że tak powiem, kasety, kopie nie tylko tej piosenki, ale i pozostałych piosenek. I rzeczywiście to było obecne wszędzie. Jak szedłem na bazar, to ta piosenka leciała ze wszystkich tych szczęk, budek, jakichś łóżek i tak dalej. A to jest piosenka, do której ty napisałeś słowa, a muzykę skomponował? Tak, miał 17 lat, mój syn był w średniej szkole muzycznej. No, już się zajmował muzyką elektroniczną. I on zresztą podkład zrobił. Ten podkład, który tam jest w tej piosence, to też jego dzieło. Także ja się, że tak powiem, niespecjalnie do tego przyznaję nawet. No,
tekst napisać, to nie sztuka. No to powiedzmy jeszcze raz, muzyka Mikołaja Korzyńskiego. Tak. Franek Kimono. Potocznie się mówi, że Andrzej Korzyński jest ojcem i matką Franka Kimono. Jak go wymyśliłeś? No, ojciec, bo muzyka, a matka bo słowa. Tak. Aha, no tak. No to też była podobna zasada, że jak mówię, lubiłem troszkę się pośmiać, ironizować z naszego smutnego życia w latach 80., szczególnie smutnego. Piotrek Franceschi, który przedtem pojawił się na planie Akademii Pana Kleksa i pokazał, co umie. W sensie śpiewania? Tak, no powalił wszystkich swoim nieprawdopodobnym talentem. Też gdzieś dał się namówić, zgodził się, chociaż nie bez oporu, ale potem zaczęło mu się to podobać. Jak zrobiliśmy pierwszą piosenkę, ten King Bruce Lee, Karate Mistrz, to mu się to zaczęło podobać i wpadliśmy na pomysł, że zrobimy całą płytę. No ja tak pisałem teksty, sprowadziłem sobie wtedy trochę aparatury z zachodu, także dlatego te podkłady inaczej brzmią, bo to był programowany bas i bębny. A do tego byli jeszcze dobierani muzycy, czasami na gitarze ktoś tam podegrał, głównie na gitarze. No i znakomity talent, że tak powiem, Sławek Wesołowski, który nagrywał razem z Mariuszem Zabrockim, który chórki robił. On potrafił, że tak powiem, śpiewać falsetem, także wyglądało, jakby dziewczyny śpiewały. I te wszystkie chórki, które tam są we Franku Kimono, to zaśpiewał Mariusz Zabrocki. On już jest teraz w Stanach, tam gdzieś w Hollywood się kręci. Pewnie tam coś śpiewa. Śpiewa cienkim głosem. A z kolei Wesołowski, no to był niezwykły talent, jak na tamte czasy, żeby nagrania brzmiały. O dziwo te nagrania brzmią do dzisiaj. Podczas gdy cała masa nagrań z tamtych czasów, no niespecjalnie, trzeba robić remasteringi jakieś, nie wiem, uszlachetniać brzmienie, a on zresztą wpadł na pomysł, bo to jest taka tajemnica trochę nagrań, że musi być bardzo dobry pogłos. Żeby nagranie dobrze brzmiało, to musi być dobry pogłos. Jeszcze się nie pojawił leksykon. Ten wspaniały sprzęt, który był zresztą jak na tamte czasy dosyć drogi, bo kosztował około 10 tysięcy dolarów, małe pudełeczko, zresztą profesjonalne we wszystkich studiach świata było wykorzystywane. Jeszcze tego u nas nie było, dopiero się pojawiło, radio to zakupiło, pierwszego leksykona. A on wpadł na pomysł, może nie on, może ktoś inny, żeby zrobić tak zwaną pętlę taśmową i wykorzystywać to jako przez pętlę, żeby to był pogłos. I to brzmiało fantastycznie. To znaczy nic się nie trafiło, bo jak wykorzystywali ten radiowy pogłos, to była taka blacha gdzieś w piwnicy, o którą się odbijał dźwięk, wracał. I to zawsze brudziło, to było coś ohydnego. Chociaż niektóre nagrania nawet nieźle wychodziły z tym pogłosem. To z pogłosem pętli taśmowej było to rzeczywiście bardzo dobrze. A czy ty tworząc postać Franka Kimono chodziłeś często do dyskotek? Bo to jest, Franek Kimono to jest kolega z dyskoteki, prawda? No, nie powiem nie. Znaczy może nie często, ale miałem kilku znajomych, między innymi właśnie prowadzili wtedy dyskoteki Szewczyk, Olewicz chyba. No, nie Jacek Bromski Jacek też, Bromski. Tak. Znałem Marek Gaszyński. Marek Gaszyński. Znałem te osoby i bardzo często albo się umówiliśmy, albo ja byłem ciekaw, jak oni to robią. I w ten sposób, że tak powiem, odświeżałem swoje upodobania. I dyskoteka, no nie powiem, żeby mnie wciągnęła, ale to było bardzo ciekawe miejsce i oglądanie, przyglądanie się zachowaniu
co zresztą potem w tekstach jest trochę widoczne, no właśnie, ludziom, to rzeczywiście sprawiało mi dużą przyjemność. Szczególnie jedna z piosenek, którą disc jockey, którą wszyscy ci ówcześni DJ-e, czyli disc jockeye, jak na nich mówiono, jakby utożsamiali się ze sobą, że to oni są. I grali to, tak? I że ma małolatek, która tam czeka na niego, nie tańczy z nikim, tylko czeka, jak on skończy puszczać płyty i że to jest ciężka praca i tak dalej, i tak dalej. Także to naga prawda. W twojej kolekcji przebojów, jak mówisz, prześmiewczych, bo jest taki nurt, prawda, w twoim dorobku piosenek, które komponujesz i piszesz do nich teksty i one w krzywym zwierciadle pokazują naszą rzeczywistość. I w tej kolekcji jest taka piosenka Casa Sex. To jest piosenka, ja napisałem dla Jurka Gruzy. Zresztą Stefan Friedman razem z Jerzym napisali libretto i to się nazywało Czarna Dziura. To było wystawione w teatrze muzycznym w Gdyni. Czyli to był musical Czarna Dziura. Tak. Miało to rzeczywiście duże powodzenie. No wtedy rzeczywiście nie było tak dużo na rynku obecnych różnych dokonań artystycznych tego typu. To szło ze 300 razy. I stamtąd pochodzi kilka piosenek, które śpiewał potem albo Piotrek Franceschi jako Franek Kimono, albo, ale to były późniejsze utwory, albo też, kiedyś ten musical skończył, to ja wyjąłem kilka tych piosenek i Maryli się spodobał właśnie ten utwór, no, ponieważ on nosił w sobie cechy utworu estradowego. Właśnie ponieważ się sprawdził w musicalu. Można powiedzieć, że to był musicalowy utwór. I stąd ta kasa seks się wzięła w repertuarze Maryli. I ona zresztą, jak potem mi mówiła wielokrotnie, albo kończy, albo zaczyna, czy też w każdym razie był to utwór niezwykle taki dynamiczny, który porywał całą publiczność i bardzo była zadowolona z tego utworu. I cały czas ma w swoim repertuarze koncertowym. Chyba tak. Tak. Wiem, że napisałeś też piosenkę dla Violetty Villas. To rzeczywiście odległe czasy. No, po sukcesach moich piosenek z Piotrkiem Szczepanikiem kilka osób zgłosiło się, żebym, że tak powiem, napisał. Między innymi Irena Santor. Mam jedną piosenkę z Ireną Santor. Ja ją usłyszałem po 40 latach. No nie, ile to lat upłynęło? Sporo. Po prawie po 40 latach. 30 parę. W Radio Bydgoszcz. Byłem zdziwiony. Nawet tak się zastanawiałem. Holender, no fajna piosenka, trochę w moim stylu. Kto to napisał? Zadzwoniłem do Saiksu i się okazało, że to ja. Bo ta piosenka nigdy więcej nie była wykonana. A to jest naprawdę bardzo melodyjny, fajny numer i ona świetnie śpiewa. Podobnie z Violettą. Napisałem jej kilka piosenek. Dwie, tam w Zakopanem pada deszcz i druga, też nie pamiętam tytułu, dosyć często była nadawana, te piosenki były na płytach, zresztą Ireny Santor też była na płycie. I któregoś dnia Violetta poprosiła mnie, żebym napisał piosenkę, wiedząc, że jestem kompozytorem poważnym, wykształconym, bo Yma Sumac była wtedy niezwykle popularną wykonawczynią, śpiewała bardzo nisko i bardzo wysoko, że miała ogromny ten ambitus w swojej dyspozycji. Ogromną skalę głosu. Tak, ambitus, czyli skala głosu. Więc prosiła, żebym napisał jej coś takiego, żeby ona mogła wreszcie pokazać, że ona potrafi śpiewać jak Yma Sumac. To jest piosenka pod tytułem Jak nazwać miłość. Ja też o niej zapomniałem, bo sporo tych piosenek
zawsze się hity, prawda, pamięta tytuły i wykonawców. Ale ja tych piosenek napisałem bardzo dużo. Nie wszystkie były, że tak powiem, na antenie lansowane. I z przyjemnością ją odnalazłem w internecie. I rzeczywiście ta piosenka robi ogromne wrażenie i pokazuje, jaką ogromną, nieprawdopodobną skalą dysponuje Violetta Villas. To był naprawdę wielki talent. Masz w dorobku bardzo wiele przebojów i to chyba by się dało policzyć. Natomiast jeśli chodzi o muzykę filmową i muzykę do seriali telewizyjnych, to już jest po prostu takie morze muzyki, że trudno powiedzieć, jak wiele tego jest. Ja właśnie czasami się zastanawiam, że moją słabą stroną to jest nadmierna ilość. Bo jedno niszczy drugie. Gdybym miał jeden utwór, to prawdopodobnie z niego bym sobie świetnie żył i on byłby ciągle nadawany. A tak w powodzi tych wielu, wielu numerów, to bardzo dużo naprawdę niezłej mojej, wydaje mi się, twórczości gdzieś przepada. No, dobrze, że się pojawił ten Andy Vogel z Finders Keepers z Anglii, który teraz, że tak powiem, próbuje wykopuje tak, filmowy tak. I telewizyjny. No i rzeczywiście zakupił wydawać ogromną ilość moich utworów. No nie wiem, ze 180 chyba. I tam jest cała masa pozycji zupełnie nieznanych. To on wykopał te nagrania z Le Grabuche. Bo nawet ja nie wiedziałem, że gdzieś istnieje możliwość dotarcia do tego. On wiedział, kto nagrywał, kto dyrygował i tak dalej. Także rzeczywiście ja jestem niezwykle wdzięczny tej firmie, że ona tak zadbała o wiarygodność tego wszystkiego i rzeczywiście z wielkim pietyzmem podchodzą do tych wydawnictw. Ale wracając do twojego pytania, bo zadałeś pytanie. No właściwie to było takie stwierdzenie, że tyle tego napisałeś i właściwie odpowiedziałeś na nie. Ale myślę teraz inaczej. Gdyby z całego twojego ogromnego dorobku filmowego, bo pisałeś muzykę i dla Wajdy, i dla Żuławskiego, i dla Sylwestra Chęcińskiego, i, no, i dla Krzysztofa Gradowskiego i tak dalej. Gdyby trzeba było jeden film tylko jakoś specjalnie wymienić, to ja bym chyba wymieniła jednak Człowieka z Żelaza. No dlatego, że to był film utytułowany. Zarówno Człowiek z Marmuru, jak i Żelaza, bo ja łączę te filmy. Tak. To jest jakby jeden ciąg. Zresztą scenariuszowo tak samo. Ta muzyka jest w gruncie rzeczy wymienna. To znaczy pewne utwory Andrzej Wajda przeniósł z Człowieka z Marmuru do Człowieka z Żelaza. Pojawiły się. Zresztą płyta, którą wydało Finders Keepers teraz, też jako pewnego rodzaju bonus, mimo że to się nazywa Człowiek z Marmuru, to jako bonus dodało 5 czy 6 utworów Człowieka z Żelaza, czyli skomasowali to razem, no bo to ma jakby jednolity charakter w sensie instrumentacji, brzmienia i tak dalej. Więc niewątpliwie no, to był sukces niesamowity. Zresztą sukces niesamowity, czyli Złota Palma w Cannes. Tak, ale prawdopodobnie też mało kto wie, że jak wręczano Andrzejowi Wajdzie Oscara w Hollywood, to w tle była muzyka puszczana z Człowieka z Żelaza. Taki temat orkiestrowy. I potem zresztą pojawiła się płyta, gdzie były wszystkie właśnie takie wiodące, jakby podłożone pod występ reżyserów czy artystów w Cannes i z okazji wręczania Oscarów muzyki. Jest taka płyta francuska, na której znajduje się właśnie muzyka z Człowieka z Żelaza, jako jeden z numerów.
Skąd to wiem? Też z internetu. Gdyby nie ten internet, to nigdy w życiu bym się nie dowiedział o czymś takim. Więc mam do tego ogromny sentyment. Ale ja również mam ogromny sentyment do Akademii. Akademii pana Kleksa. Tak. I to dlatego, że to tak długo, że tak powiem, jest aktualne. Sony ciągle płytę wydaje. Teraz ten Anglik zrobił ten Kleksploitation, z którym jeździ, jak się okazało, był w Nowym Jorku ostatnio. Pomontował bardzo w sposób interesujący fragmenty takie techniczne, powiedziałbym, sztuczki porobił. Zresztą byłaś na festiwalu w Londynie, tak. Widziałaś, też mogłabyś, że tak powiem, ocenić, czy to było fajne, czy nie. I co jeszcze bym dodał? Z samych muzyk, które zrobiłem, to mam ogromny sentyment, tylko niestety tej muzyki nikt nie ma. Poszukiwali jej ogromnie, z wielką zaciekłością prawie, z Diabła Andrzeja Żurawskiego, ponieważ ten film był już ugotowany tutaj w Polsce do tego stopnia, że go gdzieś tam natychmiast zdjęli i nie był nagłośniony. Ja wtedy napisałem, trochę zrobiłem muzykę szalenie awangardową, jak na tamte czasy. No to, co po prostu mi do głowy przyszło, żeby zrobić, udziwnić, to udało mi się to zrobić. I do tej pory jest to, że tak powiem, w zasięgu spragnionych koneserów z Zachodu, żeby tą muzykę skądś znaleźć. Ja jej niestety w swoim archiwum nie mam. Szukano gdzieś w archiwum Filmu Polskiego. Niestety nie ma. Tylko może być wzięta ze ścieżki dźwiękowej filmu. Ale to już wiadomo, że to nie jest to samo.